Plac na Rozdrożu, pomnik Romana Dmowskiego. 11 listopada tutaj w tym miejscu ten prezes Stronnictwa Narodowego imienia Dmowskiego Romana, Ludwik Wasiak, oddał honory naczelnikowi państwa. Panie prezesie, kilka słów dla Telewizji Narodowej. Czołem Wielkiej Polsce, prezes Stronnictwa Narodowego Ludwik Wasiak. Meldując naczelnikowi państwa polskiego, doktorowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, oddałem honory, widząc w tym wielkie uznanie dla tego polityka. Dla polityka, który stworzył większość w parlamencie, dla polityka, który cały czas tworzy silną Polskę. Dla polityka, który wreszcie dba o polskie interesy, o interes narodowy narodu polskiego. Oczywiście nie ze wszystkim się zgadzamy z naczelnikiem państwa polskiego, ale musimy pamiętać o tym, że dzisiaj jest chwila historyczna, jest chwila wielkiej wagi państwowej i cały naród powinien się zjednoczyć wobec osoby naczelnika państwa polskiego Jarosława Kaczyńskiego. Nie powiedziałem broń Boże, to w celu jakiegoś ośmieszenia pana naczelnika. Nie powiedziałem tego w celu jakiegoś poniżenia, czy może nie poniżenia, ale zlekceważenia, o to byłoby lepsze słowo, w celu zlekceważenia naszego naczelnika państwa polskiego, ale powiedziałem to, żeby zasygnalizować narodowi polskiemu, jako prezes Stronnictwa Narodowego, partii, która działa od 1928 roku, partii, której prezesem był świętej pamięci Roman Dmowski, który mnie natchnął w tym dniu i dlatego musiałem dobrze przemyśleć i ten mój meldunek był z takimi małymi chwilami natchnienia. W jakim celu to wszystko robimy? Oczywiście po to, żeby cały naród się zjednoczył wokół osoby naczelnika, żeby partia PiS miała większość konstytucyjną, żeby można było dokonać zmiany konstytucji. Czy pan prezes, który w czasie meldunku nie przywitał się ze mną, w odróżnieniu od głowy państwa, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, tą rękawicę przyjmie, to już należy do jego osądu. Skończyłem.